Debata Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Jak zwykle o tej porze w sobotę prowadzimy debatę polityczną i też jak zwykle od 24 lutego ta debata będzie w całości poświęcona sprawom Ukrainy i temu, co się tam dzieje. Gośćmi dzisiejszej debaty są pan profesor Daniel Boćkowski, historyk, specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Białostocki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Tradycyjnie już tak bywa w naszym programie, żeby słuchacze mieli orientację i byli na bieżąco z działaniami, które mają miejsce na Ukrainie. Poproszę jako pierwszego pana profesora Daniela Boćkowskiego. Chciałbym, jeżeli panu się uda, może wspomnieć o dwóch sprawach. Pierwsza to jak się naprawdę ma sprawa z Wyspą Węży, z której garnizon rosyjski ewakuował się. Są, jak wiemy, sprzeczne opinie, pan je pewnie zna. Chciałbym je poznać, która z tych wersji pana zdaniem jest prawdziwa. I druga rzecz, gdyby też pan o tym zechciał powiedzieć, mianowicie analitycy angielscy twierdzą, że w momencie, gdy uda się Rosjanom pokonać rzekę Donieck, to marsz... A już nie ma tej... Proszę? Halo? Halo, bo nie słyszałem pana, panie profesorze. Doniec, że... Halo? Dobrze, to w takim razie na chwilę straciliśmy łączność z panem profesorem Boćkowskim. Nie straciliśmy, to nie ja mówiłem. Kłaniam się jeszcze raz. Jeżeli mogę ocenić tę sytuację, to tak. Mamy sytuację bardzo skomplikowaną, a jednocześnie pewne rzeczy nam się prostują, to znaczy... Rosjanie rzucili wszystko, co mogli na kierunku przede wszystkim Siewierodoniecka i Lisiczańska. Jak było do przewidzenia, ponieważ tym razem uderzyli także z boku, udało im się okrążyć, próbowali przynajmniej zamknąć Ukraińców w takim niewielkim kotle w tym miejscu, z tym, że udało się Ukraińcom wycofać. Faktem jest, że cały obwód Ługański jest praktycznie pod kontrolą Rosjan i prawdopodobnie będą niedługo ogłaszać, że jeden z celów wojny został osiągnięty, czyli wyzwolenie obwodu Ługańskiego. Z obwodem donieckim nie ma im tak łatwo. Żeby mówić o całkowitym takim sukcesie, tak naprawdę teraz, ponieważ Lisyczańsk też jest prawdopodobnie nie do obrony, Ukraina wycofując się po prostu robi kolejne linie, na których rosyjskie siły się wykrwawiają, ale ukraińskie też, ponieważ nadal system walki polega na tradycji pierwszowojennej zasypywania gradem pocisków wszystkiego. Jak już się wszystko zrówna z ziemią, to w wysłaniu tam piechoty. W ten sposób rzeczywiście Rosjanie zajmują kilometry kwadratowe, bo tak naprawdę my mówimy o wojnie, w której uzyskiem Rosjan są kilometry kwadratowe. Cała ta działania bojowe, jeżeli mówimy o Siewierodoniecku, Lisiczańsku i tak dalej, to jest około 120-150 kilometrów kwadratowych obszaru. To jest nic, ale faktem jest, że obwód Ługański teoretycznie jest pod kontrolą rosyjską. Oczywiście, żeby mieć naprawdę zysk, Rosjanie muszą teraz znacznie trudniejszą rzecz zrobić, to znaczy muszą dojść do Słowiańska i Kramatorska.
I wtedy możemy mówić o skończeniu tego celu pierwotnego. Co jest po pierwsze trudne ze względu na obszar, na którym będą się musieli poruszać, ze względu na ilość sprzętu i amunicji, którą nadal będą tam musieli wrzucić. Ale czy będą musieli przekroczyć rzekę Doniec? Oni już przekroczyli w niektórych miejscach. To teraz już nie ma znaczenia. Tak naprawdę Lisiczańsk jest stracone i tak naprawdę ten worek niedługo nam się zamknie. Tylko że on nie rozwiązuje żadnego problemu poza propagandowym w tym momencie rosyjskim, czyli ogłoszą, że wyzwolili obwód Ługański. Natomiast to nadal nie jest duży zysk bojowy, bo rzucono tam wszystko, co się tylko dało i rzeczywiście Rosjanie próbują uderzać ze wszystkich możliwych stron. I tutaj mamy kwestię dalej tych walk o Charków i tego od Białgorodu. Te oddziały jak na rosyjskie znowu przesunęły się po to, żeby mieć Charków w obrębie ostrzału. Z tym, że tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację i to jest właśnie kwestia przesunięcia się tych obszarów walki, że Rosjanie zaczynają się znajdować siłą rzeczy w polu rażenia tych najbardziej zaawansowanych, wysłanych na Ukrainę systemów artyleryjskich. Typu HIMARS plus naszych francuskich Cezarów czy naszych Krabów. Oczywiście Ukraińcy wykorzystują te Kraby punktowo, ale po prostu w tym momencie przy pomocy tej artylerii rakietowej, między innymi, którą dostali, są w stanie niszczyć jedno. Niszczą Rosjanom magazyny amunicji i centra dowodzenia. Oraz Wyspę Węży, bo to jest właśnie odpowiedź na pytanie o to, dlaczego tak, a nie inaczej Rosjanie postąpili. Wyspa znalazła się w zasięgu tej artylerii rakietowej, co spowodowało, że przebywanie na niej stało się taką ruletką bardzo mocną. Rosjanie po prostu nie byli w stanie utrzymać się tam bez całkowitej straty co chwila całego sprzętu. Oni tam pchali pancyry, nie pancyry, wszystko co się dało. W momencie, w którym zasięg artylerii sięgnął wyspy, sprawa się skomplikowała. Nie można było się tam utrzymać. Dlatego też Rosjanie po prostu zostali przegnani z tej wyspy. To nie było żadne tam taktyczny odwrót, tylko po prostu porzucenie terenu, w którym nie da się działać. Oczywiście znowu jest tam to pułapka, bo Ukraina z kolei, jeżeli by obsadziła swoimi ludźmi, no to może też być pewna, że Rosjanie z kolei przy pomocy lotnictwa, przy pomocy różnych innych sił i środków będą ich tam atakować. Więc prawdopodobnie Wyspa Węży chwilowo pozostanie takim obszarem, który nie za bardzo można uzyskać kontrolę z jednej czy z drugiej strony, ale dla Rosji jest to symboliczna strata, bardzo zresztą ważna, biorąc pod uwagę to wszystko, co ich kosztowało opanowanie tego terenu. I dla z kolei, gdyby tak podsumowywać te kierunki natarcia, czyli z jednej strony ten kierunek na to, by w końcu mieć cały obwód doniecki pod kontrolą, z drugiej strony mamy ten Charków, no to mamy jeszcze tą trzecią kluczową transz, taką, mamy ten trzeci kluczowy obszar, czyli oczywiście Cherson. I to jest najciekawsze, że Rosjanie po prostu przerzucili wszystko, co mogli na kierunek właśnie tego Lisiczańska. Stąd też Ukraińcy powoli przybliżają się do Chersonia. I to jest pułapka rosyjska, bo jeżeli że Ukrainie udałoby się w ten czy w inny sposób dotrzeć do tego miasta, a przy okazji zorganizować jakieś walki w samym mieście przy pomocy tamtejszych sił oporu partyzanckich i tak dalej, to Rosjanie mieliby potężny zgryz, ponieważ tych naprawdę dobrych sił i środków nie mają dużo i przerzucają je wzdłuż tego frontu. Ten front, który Ukrainie przeszkadza, bo jest ogromny, de facto teraz też jest problematyczny dla Rosjan, bo nie są w stanie prowadzić działań bojowych na kilku kierunkach ze względu na sprzęt, ludzi, możliwości. Stąd używają tych rakiet, niszczą infrastrukturę krytyczną, strzelają w miasta, próbując trafić
między innymi w te miejsca, gdzie przerzucany jest sprzęt, ale no dokładność tych rakiet jest taka, jaka jest. Co ciekawe, prawdopodobnie tak obserwując analityków, którzy piszą na ten temat i obserwując to, co się dzieje, Ukraina sporej części tego sprzętu, który dostaje też z Zachodu, który tam płynie tą kroplówką, nie przerzuca bezpośrednio na front, używa jego punktowo, ewentualnie szkoli ludzi. Więc możliwe, że Ukraińcy robią jakieś odwody i rzeczywiście z ich punktu widzenia nie kierunek doniecko-ługański jest najważniejszy, a skuteczne uderzenie na Herzeń, dlatego że to by spowodowało bardzo taką symboliczną stratę, jeszcze większą niż Wyspę Węży dla Rosji i zmusiło z kolei przerzucenie tam sił, znowu odsłaniając się na różnych innych kierunkach. Bardzo dziękuję. Jeszcze mam do pana pytanie, panie profesorze. Pomijając ten stratę z punktu widzenia prestiżu Wyspy Węży, czy ona w jakimś stopniu, to, że jest wolna, udrażnia szlak komunikacyjny w celu między innymi no, najistotniejszym przewożeniu produktów żywnościowych z Ukrainy oraz no, przede wszystkim zboża. Czy to nie ma nie, żadnego dlatego, znaczenia? Nie, dlatego że Rosjanie nie założyli tam bazy, która dodatkowo pozwalałaby im kontrolować ten szlak. Wyspa Węży była po prostu symboliczna od samego początku. Po krążowniku Moskwa była już bardzo symboliczna. A tak naprawdę cały ten szlak jest kontrowany przez rosyjską flotę nawodną plus podwodną, a więc sama wyspa nie zmienia tutaj za wiele, jeżeli chodzi o dostawy. Nie da się niczego poprowadzić przez Morze Czarne, bo po prostu Rosjanie absolutnie na to nie pozwolą i zablokują lub też będą próbowali zniszczyć. No być może gdyby poszły jakieś prawda, konwoje, nie wiem, pod ochroną ONZ-u, NATO, bo na Radę Bezpieczeństwa nie liczymy, Chiny i Rosja spokojnie to zablokują. Być może wtedy Rosjanie zastanawialiby się, czy można, ale z kolei byłoby pytanie, czy Turcja miałaby ochotę kogokolwiek przepuścić przez ciśniny. No i tutaj znowu mamy kwestię interesów Erdogana i ogólnej sytuacji. No to właściwym wątkiem pan zakończył swoją wypowiedź. Ja teraz poproszę kolejnych dwóch panów profesorów. Najpierw pana Jacka Reginie Zacharskiego, a później pana profesora Mieczysława Rybę o ich uwagach na temat szczytu madryckiego, który się zakończył i ewentualne uwagi do tego, co do tej pory powiedział pan profesor Bućkowski. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski. To ja może od tego drugiego wątku, czyli właściwie pierwszego. Bardzo dziękuję panu profesorowi Bućkowskiemu za kompletne i dogłębne przeanalizowanie sytuacji na frontach. Uderzyła mnie tutaj ta analogia z I wojną światową, bo rzeczywiście gdybyśmy chcieli popatrzeć na no niech będzie przemieszczanie się frontu, no to niewątpliwie trzeba by powiedzieć, że no powiedzmy charakter prowadzonej wojny daleki jest od wojny manewrowej. Rosjanie rzeczywiście tutaj stosują, no niech będzie taktykę, a właściwie jest to poziom bardziej operacyjny, który był rzeczywiście opisywany to put steel on the target, czyli wszystko, co mają, rzucają artyleryjskiego i to głównie jest artyleria rakietowa, ale również lufowa, na wybrane kierunki. W związku z czym, jeżeli mielibyśmy tymi analogiami iść dalej, jest to niewątpliwie już chyba nie wojna materiałowa, tylko wojna na wyniszczenie. I znowu posłuszmy się analogią. To jest pewna poetyka, dlatego że posługiwanie się analogiami bywa niebezpieczne. No niemniej jednak niechaj tak zostanie. Kiedy w 1917 roku Stany Zjednoczone zdecydowały się na przystąpienie do wojny, właściwie chyba już nikt nie miał wątpliwości wówczas, kto tę wojnę wygra, dlatego że druga strona po prostu nie ma
mogła, nie mogła jej wygrać, musiała ją przegrać. To też wskazuje na pewną logikę i gramatykę następnych, nie wiem, tam posunięć politycznych i wydarzeń, które no, miałyby istotnie wpłynąć na rozstrzygnięcia w tej wojnie. Tutaj rzeczywiście wsparcie Zachodu, a i tu postaram się zręcznie przejść do szczytu madryckiego. Oczywiście na szczycie NATO padła część deklaracji, głównie ze strony amerykańskiej, dotyczących już dostaw sprzętu charakteru pomocy. Tutaj Brytyjczycy też zaznaczyli swoją obecność bardzo, bardzo istotnie. Ale powiedziałbym, że ten taki front pomocowy, on został zarysowany szeroko. Jeżeli chodzi o sam szczyt, oczywiście on był skontekstowany wojną o Ukrainę, wojną na Ukrainie bardzo, bardzo mocno. I no, trwa już teraz debata bardzo potężna i rozległa na temat oceny efektów tego szczytu. Z jednej strony słyszymy o przełomie, o głębokiej zmianie i tak dalej. Z drugiej strony pojawiają się głosy no, mające jakoś tam osłabić wymowę tego szczytu. W mojej ocenie ten szczyt rzeczywiście jest bardzo daleko idącym przełomem, bo on zmienił bardzo, bardzo dużo, przynajmniej w fazie deklaratywnej, no bo oczywiście teraz przechodzimy do fazy implementacji tego, co na szczycie ustalono. Jeżeli mielibyśmy przyjrzeć, no w istocie to jest mniej więcej 10 stron, troszkę więcej, cały dokument powieszony na stronach NATO, to jest bodajże 15-16 stron, ale takiej treści tam jest mniej więcej stron 10. On jest istotny, dlatego że no tutaj punktem odniesienia siłą rzeczy musi być koncepcja strategiczna NATO z 2010 i tutaj te zmiany są bardzo duże, jeżeli chodzi o taki no, powiedzmy poziom nastawienia do rzeczywiście, co jest podkreślane chyba we wszystkich obserwacjach, Rosja po raz pierwszy została określona jako przeciwnik, jako wróg, jako zagrożenie. Jako największe zagrożenie, tak? Tak jest, w związku z czym już nie jest wyzwaniem, już nie jest, nie wiem, ryzykiem i tak dalej. To już się materializuje. Jeżeli chodzi o Chiny, no tutaj to, co dotyczy bezpośrednio Chin, właściwie nie zaskakuje. Chiny oczywiście przeciwnikiem, wrogiem nie zostały określone. Niemniej jednak wydźwięki dotyczące tej polityki, czy właściwie polityki oceny miejsca Chin w architekturze, niech będzie dystrybucji, modelu dystrybucji potęgi, ale również w jakiejś tam architekturze geopolitycznej, one zostały dosyć precyzyjnie określone. Natomiast myślę, że warto jest zwrócić uwagę na coś, co być może umyka uwadze, a jest dosyć istotne, dlatego że w koncepcji strategicznej NATO znalazło się już w kategoriach rzeczywiście zagrożenia definiowanie, czy właściwie takie antycypowanie pogłębiania się sojuszu rosyjsko-chińskiego. W związku z czym tutaj te priorytety zostały dosyć wyraźnie postawione. NATO się określiło też jako zdecydowany system obronny. Tam w samej koncepcji strategicznej przecież pojawiają się deklaracje takie, że NATO będzie bronić swojego terytorium każdej piędzi. No to zależy pewnie od przykładów. Również ten element nuklearny został podkreślony. On zapewne mógł być mocniej czy agresywniej wyeksplikowany. Niemniej jednak to się znalazło i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tych elementów w samej nowej koncepcji strategicznej jest rzeczywiście bardzo, 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 bardzo dużo. Co trzeba podkreślić, siły odpowiedzi na to, to jest, żebyśmy mieli też świadomość skali. One zostały podniesione z no, deklaratywnie, ale myślę, że to się dosyć szybko na realia będzie przekuwać. Właściwie trudno powiedzieć o przekuwaniu. Te realia już są z 40 tysięcy na 300 tysięcy, w związku z czym tu myślę, że chciałbym podkreślić skok ilościowo-jakościowy. Jeżeli chodzi o okoliczności towarzyszące, no to oczywiście temat, który pojawił się w naszych rozmowach od dłuższego czasu, czyli kwestia Szwecji i Finlandii, co wcale nie było takie oczywiste, naturalne. Przed nami jeszcze proces ratyfikacyjny. Już teraz słyszymy, że strona turecka podnosi no, pewne jakieś tam przyszłościowe no nie wiem, tam zastrzeżenia czy klauzule. Chyba oni to nazwali klauzulą. To, tak, ale to jest kwestia
To jest kwestia oczywiście pewnej gry. Ta gra była toczona również przed szczytem. Tutaj też warto jest podkreślić, że tak naprawdę na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem szczytu pojawiła się informacja, oczywiście tu Twitter, że tak powiem, rządzi, jeżeli chodzi o pierwszeństwo pojawienia się informacji o tym, że pewne porozumienia zostały osiągnięte i rzeczywiście ta deklaracja mogła zostać skonsumowana. Dalej efektem tego szczytu naturalnie mamy dowództwo Piątego Korpusu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym te zmiany są naprawdę szalenie istotne i bardzo głębokie i one się w jakimś tam wymiarze wpisują w tę taką analogię pierwszowojenną, na którą wskazał profesor Boćkowski, bo chyba nie ulega tutaj wątpliwości, że szczyt dał takie bardzo solidne podwaliny do myślenia o tym, że oto tworzy się bardzo taki, nie wiem czy ostro, ale solidnie definiowany obóz, czy podział demokrację, niedemokrację. Być może tutaj jakieś kwantyfikatory inne się pojawią, ale to przyszłość. W związku z czym bez wątpienia ten szczyt jest szczytem szalenie istotnym i bardzo mocno wpływającym na politykę światową. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana profesora Mieczysława Rybę. I gdyby pan mógł do tych dotychczasowych wątków, jeśli chodzi o sprawę Madrytu i decyzji tych wstępnych, o których mówił pan profesor Zacharski, no bo do realizacji oczywiście jeszcze droga jest dosyć daleka. Gdyby pan mógł włączyć także sposób potraktowania przez polską opozycję tego, co Polska uzyskała tam w Madrycie. Bardzo proszę, pan profesor Mieczysław Ryba. Może dodam tylko, że ta klauzula, o której mówił pan profesor Zacharski, czy też ta zgoda Erdogana, między innymi zawiera taki warunek, że ratyfikuje tę akceptację przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO w momencie, kiedy otrzyma od Szwecji, kiedy Szwecja wyda 73 terrorystów, Kurdów, jak określa ich Erdogan, i tę listę ma dostarczyć Szwecji imienną. Pan profesor Mieczysław Ryba. To było do przewidzenia, że Erdogan się zgodzi na wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO, ale za cenę jakąś. I tak Turcja dokładnie gra twój interes w całej tej układance geopolitycznej, łącznie z tym, o czym mówili moi przedmówcy, że dominuje w cieśninach czarnomorskich i w istocie rozstrzyga, co tam na Morzu Czarnym się w sensie militarnym i gospodarczym dzieje w kontekście wojny na Ukrainie. To do końca trudno się Turkom dziwić, oczywiście pomijając ich, czy zostawiając jakby moralny aspekt ich walki z Kurdami, czy ucisku, jaki tam się dzieje, natomiast że walczy o swoje interesy twardo, to zawsze to prezentowała i dosyć skutecznie. W przeciwieństwie niestety czasem do Polski, bo w tym całym, tej całej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. W międzyczasie pojawiła się informacja, wypowiedź Jurowej, a później von der Leyen, dotycząca tego, że KPO prawdopodobnie będzie dalej blokowane, albo że wszystko to, co było uzgodnione, jest poddawane w wątpliwość. A więc, że tak powiem, nasze nadzieje, czy raczej przekonanie, że to, co zostało wynegocjowane, bo było negocjowane, będzie dotrzymane, no nie będzie. No i to jest dokładnie ten element takiej dywersji, bo w istocie dotyczy naszego kraju, a więc kraju zaangażowanego w wojnę, który obkładany znowuż będzie jakimiś sankcjami lub poddawany szantażowi przede wszystkim przez Brukselę, czyli w istocie przez Paryż i Berlin, które też realizują w tym wszystkim swój interes i nie chcą absolutnie dopuścić, żeby w Europie Centralnej wyłoniła się siła zdolna ważyć ich dominację. To też trzeba by było nakreślić, bo to wszystko się w tym samym czasie dzieje. A w sensie rzeczywiście decyzji NATO, niezwykle ważne kwestie, bo zwróćmy uwagę, oprócz tych bardzo
mało udanych zmagań czysto militarnych rosyjskich na froncie ukraińskim, no to się, prawda, przynajmniej w sferze projektu, ale już bardzo realnego, wydłuża ogromnie, prawda, linia graniczna Rosji z NATO, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę granice z Finlandią. Jeśli weźmiemy pod uwagę te północne, dzisiaj bardzo istotne z punktu widzenia strategicznego tereny i prawda, Arktyki i mórz tam obecnych i szlaków handlowych, które tam być może się pootwierają. No więc to w tej całej wielkiej, globalnej rywalizacji ma potężne znaczenie. No też wszystkie te zapowiedzi militarne, o których panowie profesorowie mówili, to wszystko jest niezwykle istotne i pokazuje, że no, jesteśmy w grze i nie sposób inaczej to ocenić, jak to, że powoli, ale nasze cele, te strategiczne cele dotyczące bezpieczeństwa są realizowane. I o ile Turcja na południu jest takim węzłowym krajem, to w ogromnej mierze my taką rolę spełniamy w Europie Centralnej. Tak jak wielu obserwatorów, którzy przejeżdżają przez Rzeszów, mówią, że to już całkowicie jest miasto poprzez takie hub, prawda, takie węzłowe miasto pomocy, poprzez które przetacza się pomoc Ukrainie i w sensie militarnym i każdym innym. I z tego trzeba też wyciągać pewne korzyści i zyski. Bo jest to koniunktura. Ta wojna przy całej swojej tragedii w sferze geopolitycznej jest dla nas koniunkturą. I po to, żeby Ukraińcy, słusznie to powiedział generał Skrzypczak, Ukraińcy poprzez tą swoją skuteczną obronę dają nam czas. Proszę pamiętać, że gdyby Ukraina szybko padła, byśmy tego czasu nie mieli. Niczym by się zebrał szczyt NATO, nie wiadomo, co byłoby z nami, co byłoby z krajami bałtyckimi i tak dalej. I ten czas nie tylko liczony jest w te miesiące, ale ten czas będzie liczony jeszcze w latach, ponieważ Rosja, wygląda na to, nie będzie zdolna do prowadzenia zaczepnych działań przeciwko któremukolwiek z krajów NATO. Ale można czas zmarnować, a można się przygotować do obrony poprzez i strategiczne zakupy, poprzez strategiczne decyzje, w tym natowskie, i poprzez to, że Polska, będąca w tak strategicznym miejscu, jeśli patrzymy na Ukrainę i nie tylko na Ukrainę, wykorzysta to w celach politycznych, to znaczy już nie tylko jako biorca bezpieczeństwa, ale jako dawca z bezpieczeństwa, ale nie za darmo. Bo prawda, niektórzy z oburzeniem patrzą na Węgry, na Turcję, na różne kraje, no bo one coś chcą w zamian za coś. My czasem wierzymy w obietnice i mamy von der Leyen i Jurową, prawda, która coś z czymś się dogadujemy, po czym coś jest podważane dwa tygodnie po tym, jak do porozumienia doszło, i to długo negocjowanego. To jest rzeczywistość, która powinna nas uczyć, że oczywiście jeśli kraj jest mocny, czy wzmacnia się, no i jako dostarczyciel bezpieczeństwa może pewne rzeczy żądać w zamian za ten towar. Proszę też zwrócić uwagę, że to też będzie dotyczyć różnych kwestii, jak na przykład kwestie historyczne, no gdzieś w tle jest Paryża. Jest też bolesny ten wywiad ambasadora Melnyka, prawda, w Niemczech, który tak, a nie inaczej tam się odnosi do kwestii historycznych, no zupełnie to wbrew nawet interesom Ukrainy, wydaje się, tego typu wypowiedzi. To wszystko się gdzieś pojawia, ale no tutaj potrzebna będzie też taka gra strategiczna, ponieważ i twarda gra, no, swoje interesy, bo no, nie na zapowiedziach to się wszystko opiera, tylko na twardej kwestii. Natomiast no, to, co pan redaktor pytał, no, opis Donalda Tuska, tego szczytu madryckiego, jest dosyć rozpaczliwy, tak jak dosyć rozpaczliwa jest jego sytuacja polityczna, kiedy bije rekordy, ale już w rankingach nieufności, a nie zaufania. Jeśli mówimy o ile procentowo osób mu nie ufa, to ciągle tam jest bardzo, ale to bardzo wysoko, chyba już jest liderem w tej chwili, więc
próbuje różnych rzeczy się chwytać. No i tak jak widać, chwytają się raz jakiejś takiej dziwacznej krytyki tego szczytu NATO z punktu widzenia tego, co osiągnęła polska dyplomacja, a z drugiej strony już się zaczyna wrzawa, że nie dostaniemy pieniędzy z KPO, czyli znowuż tam gdzieś się ta zagranica podaje rękę opozycji. To wszystko w takich kategoriach trzeba by czytać. To nie jest już... Trudno było zdefiniować grę Donalda Tuska jako męża stanu, który owszem jest opozycyjny, opozycji, ale kreśli jakieś strategiczne wielkie cele dla Polski, jakieś wielkie wizje i jest w stanie łapać węzłowe punkty po to, żeby kiedy dojdzie do władzy je realizować. No raczej to jest taka już mała gierka. Krytykujemy PiS za wszystko, bez względu, czy się PiSowi coś udaje, czy się nie udaje. No, umacniamy się gdzieś tam w totalnej opozycji i tyle. To tak bym to widział w takim skrócie PiSowym co do postawy samej Platformy. Natomiast główna teza to, że jest to czas nam dany po to, ażeby oczywiście się wzmocnić poprzez zakupy, poprzez wzmocnienie armii, poprzez też różne wzmocnienie relacji, no bo w tym węzłowym miejscu jesteśmy, jeśli wszystko, co się dzieje na Ukrainie, dzieje się zasadniczo głównie przez dzięki Polsce czy przy współpracy Polski. Proszę zwrócić uwagę, Macron może lub nie musi broń dostarczyć, głównym dostarczycielem i tak są Amerykanie, ale gdyby Polska przykładowo zachowywała się jak Turcja, czyli dwuznacznie w stosunku do wojny na Ukrainie, to ta wojna by była przegrana. To znaczy, gdyby Polska na przykład nie decydowała się byciem tym, prawda, zapleczem. Oczywiście to jest w naszym interesie, żeby wspierać Ukraińców, ale też proszę zwrócić uwagę, jaką rolę tutaj w tej chwili mamy, jaką rangę i z tego trzeba czerpać korzyści, bo gra tych graczy, szczególnie europejskich, jest bardzo cyniczna i bym powiedział, żadnych umów się wręcz nie dotrzymuje. Wspomnę o tym KPO, długie negocjacje, przyjeżdża von der Leyen, ogłasza, że wszystko będzie dobrze, po czym się robi debatę w parlamencie, a dwa tygodnie później ogłaszają, że jest ten sam problem, który był wcześniej. No to jest rzeczywistość też wojenna, bo się toczy w kontekście wojny. No to trzeba też widzieć, w co gra Bruksela, w co gra Berlin i Paryż. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że pan profesor też podniósł jeszcze raz, bo ja to dla mnie to najmocniej zabrzmiało, to pojęcie czasu użyte i wprowadzone przez pana profesora. I chciałbym teraz zapytać pana Daniela Boćkowskiego jakby troszkę z drugiej strony, no bo cały czas mówimy o tym i specjaliści i u nas w programie mówi się o tym, że kluczowe dla wyniku tych zmagań między Rosją a Ukrainą jest dostarczanie broni i sprzętu wojskowego, ale także wprowadzanie armii ukraińskiej, części armii ukraińskiej w obsługę tego nowego sprzętu, co zaoferował, jak pamiętamy, tydzień temu Johnson. Więc to wszystko są rzeczy, można powiedzieć, fundamentalne, ale z punktu widzenia czasu, o którym mówił pan profesor Mieczysław Ryba. Czy pana zdaniem, pytam pana profesora Boćkowskiego, nie odnosi się także sprawa sankcji, którą od pewnego momentu jakby zeszła całkowicie na plan dalszy, ale w myśl powiedzenia kropla drąży skałę, a ten czas, i to wszyscy eksperci mówią, nawet ostatnio Olaf Scholz, który tam znowu próbował się jakoś wymanewrowywać z tej pomocy, też potwierdza, że ta wojna będzie trwała długo, nie mówiąc już o dawnej tezie amerykańskiej i a pierwszych słowach Bidena na Zamku Królewskim. Wszystko to się składa na taki obraz, że ta wojna będzie mogła, będzie trwać jeszcze nawet kilka lat. I z tego punktu widzenia kropla drąży skałę i tego czasu, jak pana zdaniem, jakim elementem jednak są te sankcje? Czy one
są w stanie osłabić na tyle Rosję, żeby to miało swoje przełożenie na wyniki na froncie? Czy na wyniki na froncie? Powiem tak, nie. Sankcje nie przekładają się na wyniki na froncie z tej prostej przyczyny, że zapasy, nazwijmy to strategiczne Rosji, które Rosja rzuca, są wielokrotnie wyższe niż Ukrainy. I nie chodzi mi o technologię. Po prostu Rosja jest w stanie sięgać po coraz starsze czołgi, po coraz starsze działa, po amunicję, która tam raz działa, raz nie działa, ale jest jej taka ilość, że nawet 10 czy 15% wadliwej nie stanowi tutaj problemu. Może sięgać po coraz starsze myśliwce. Tutaj się już mówiło o tym, że też zaczynają rozkonserwowywać starsze jednostki płatowców. Ta masa, która jest, jest kluczem do prowadzenia tej wojny. Ostatecznie, jeżeli się nie ma nic, to oddział z dużą ilością łuczników też jest w stanie, prawda mówiąc złośliwie, kogoś zabić, bo kluczem jest ilość siły, którą się rzuca na przeciwnika. Więc na to sankcje nie wpłyną, ponieważ mogłyby wpływać, gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, że Rosja chciałaby prowadzić wojnę przy pomocy amunicji precyzyjnej, a więc sankcje uniemożliwią odtwarzanie tej amunicji precyzyjnej. Rosja sięga, jak tutaj wiemy, powiedzmy pamiętające Chruszczowa pociski okrętowe, bo ma je na stanie. I czy one przylecą 10 kilometrów w jedną czy w drugą stronę? Jak trafią, to dobrze, jak nie trafią, to prawda, trudno, trafią w osiedle czy trafią gdzieś. Efekt strachu i tak jest realizowany. Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tej wojny, sankcje nie oddziałują. One oddziałują głównie, czy miałyby oddziaływać, i nadal zastanawiam się, na ile będą skuteczne, miały oddziaływać na sytuację wewnętrzną. Rubel, jak propaganda rosyjska głosi, umacnia się, no bo prawda, jest sztucznie pompowany ze względu na tę politykę Kremla, ale jednocześnie prawda, okazało się, że Rosja jest niewypłacalna z formalnego punktu widzenia, bo miała zapłacić odsetki, zapłaciła je rublami, no co jest niezgodne, czy tam deponowała w rublach, co jest niezgodne z zasadami. Widać bardzo mocne tąpnięcie, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy i różne inne gałęzie. To bardzo Rosja odczuwa. A jednocześnie, no cóż, no Rosja, pamiętajmy, że Rosja z jednej strony to jest Petersburg i Moskwa, gdzie no ludzie mogą teraz obrażać się, że ten nowy hamburger nie jest taki jak McDonald'sa. A z drugiej strony 95% Rosji to jest ta przestrzeń, w której ludzie żyją jak za czasów rewolucji albo jeszcze przed nią. I ich te sankcje za bardzo nie dotkną. Sankcje działają w bardzo ciekawy sposób, bo powodują, że Rosja staje się interesującym obszarem inwestycji ze strony Chin, Indii i paru innych miejsc. Rosja musi wyprzedawać ropę dużo taniej i przez to utrzymuje się, bo nie łudźmy się, no, jeżeli popatrzymy na to, co teraz jest symboliczne, czyli świat, czyli Unia Europejska kontra BRIC i ten rozwój BRIC-u i to, co się dzieje, plus Szanghajska Organizacja Współpracy i tak. Tutaj pokazuje się, że budują się dwa światy. I Rosja z jednej strony rzeczywiście została wypchnięta z tego świata zachodniego, choć nie do końca, bo świat zachodni nadal chciałby ją wiązać, bo wiązał ją z dostawami energii stałymi i w miarę tanimi. A z drugiej strony Rosja wiąże się z tym światem antyzachodnim, buduje ten system, który być może nie jest potężna, być może nie jest silna, być może jest bardziej przedmiotem niż podmiotem wielu interesów, ale to zaplecze gwarantuje jej dopływ środków finansowych, utrzymywanie się na powierzchni, być może z czasem dostarczanie nie super rozwiniętej technologii, ale jednak pozwalającej jej działać. Więc może się okazać, że sankcje rzeczywiście zatrzymały na pewien czas rozwój Rosji, ale też zmusiły Rosję do dywersyfikacji i do spojrzenia na zupełnie inny sposób na to, co chce osiągnąć. Natomiast dla świata wewnętrznego, dla społeczeństwa,
dopóki trumny nie zaczną przyjeżdżać z frontu do Petersburga, Moskwy czy kilku innych wielkich rosyjskich miast, to Rosja będzie mogła prowadzić tą wojnę rękami, jak widzimy tutaj już teraz, także wszystkich najemników z Kaukazu, bo akurat ci są pod ręką. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, o którym dosłownie jednym słowem, nawet nie jednym zdaniem wspomniał pan profesor Jacek Ryginia-Zacharski, mianowicie o straszaku nuklearnym. Chciałem zapytać, co pan sądzi o tym, że trzej czołowi politycy republikańscy, zajmujący się między innymi sprawami, tacy specjaliści zarazem od spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych, wystosowali list do Joe Bidena, jakby sugerując, bo nie trudno powiedzieć domagając się, ale sugerując, że powinien zająć jakieś twarde stanowisko w odniesieniu do tych takich sygnałów, między innymi przez Medwiediewa, ale także i innych, między innymi także Ławrowa, o tym, że jak trzeba będzie, to Putin użyje broni nuklearnej. Oni piszą, że istnieje taka groźba ewentualnie w stosunku zastosowania tej broni jądrowej wobec Ukrainy i że już Biden powinien uprzedzająco zająć twarde stanowisko, żeby Putin wiedział, z jaką reakcją się spotka. A tego ich zdaniem jest brak. Jak pan ocenia tę sytuację? Pan profesor Jacek Ryginia-Zacharski. No myślę, że taka diagnoza czy stwierdzenie, że deklaracji dotyczących ewentualnej odpowiedzi Zachodu w przypadku użycia broni nuklearnej nie było, to jest nadinterpretacja. Takie słowa, takie stanowiska, one oczywiście się pojawiały. Naturalnie można by oczekiwać, że one zostaną sformułowane zdecydowanie twardziej, ciężej, ale czy to w wypowiedziach Bidena, czy na przykład Jensa Stoltenberga, stwierdzenia, że użycie broni masowego rażenia, w szczególności broni jądrowej, byłoby przekroczeniem absolutnie wszelkich dostępnych, czy tam wszelkich akceptowalnych, czy w ogóle wyobrażalnych jakichś tam linii, one się pojawiały. Myślę, że to, co się słabiej przebija, tutaj chociażby, ja nie będę mówił o Indiach, natomiast Chiny, z Chin takie sygnały również się pojawiały oczywiście. Nie wydaje mi się, ażeby ten scenariusz był jakoś silnie prawdopodobny, chociaż z pewnością nie można go wykluczać. Natomiast Chińczycy również w kierunku Moskwy wysyłali takie sygnały, że użycie broni nuklearnej byłoby tak głęboko przewartościowujące kwestie systemu, że zapewne należałoby uznać, że to nie była pusta deklaracja. Jeżeli pan redaktor pozwoli, wróciłbym do tego wątku, szalenie interesującego wątku geopolitycznego poruszonego przez profesora Boczkowskiego, bo z różnych danych, z szacunków, powiedzmy te elity, czy te najbardziej wpływowe grupy, możemy je nazwać zwycięską koalicją, tak, czy bezpośrednim zapleczem systemu politycznego w Rosji. Szacuje się, że one zaczną bardzo dotkliwie, powiedzmy, odczuwać wpływ sankcji, wpływ zmiany tego całego ustroju reżimu gospodarczego w wymiarze globalnym w perspektywie 12 do 18 miesięcy od rozpoczęcia. Oczywiście są to szacunki, w związku z czym trudno jest powiedzieć, czy to będzie rzeczywiście 12, czy 18, czy 24, a być może 9 miesięcy. Niemniej jednak też nie mieliśmy chyba wątpliwości, że ten efekt sankcji on będzie przesunięty.
W związku z czym tutaj wpisuje się to w to, o czym mówiliśmy i pan profesor Ryba to bardzo mocno wyeksponował, to jest kwestia czasu. Tutaj dodajmy jeszcze jeden element, który nam umyka, dlatego że oczywiście logika i gramatyka wojny na Ukrainie, ona jest i ona no pewnie będzie jakoś tam się zmieniać, natomiast ona trwa, natomiast od pewnego czasu, co warto jest podkreślić, pojawił nam się kolejny front, ja bym go nazwał póki co frontem dyplomatycznym. Zechciejcie zwrócić państwu uwagę, być może to jest temat na kolejne nasze spotkanie. Od jakichś 2-3 tygodni, tutaj kontekst litewski jest ewidentny, ale coraz mocniej nam się pojawia kwestia tak zwanego przesmyku suwalskiego, który się pojawia i na stałe zagościł w analizach wojskowych. On jest znowu przywoływany. Intensywność tego tematu, ona, że tak powiem, faluje. Niemniej jednak tutaj też profesor Ryba mówił o polityce Unii Europejskiej. Kwestia sankcji tranzytowych przez terytorium Litwy, łączących no, Białoruś, czyli w istocie Rosję, z obwodem królewieckim, ona staje się tematem bardzo, bardzo gorącym. Unia Europejska czy Komisja Europejska również tutaj zaczyna grać taką, powiedziałbym, mocno dwuznaczną rolę, dlatego że ten reżim sankcyjny przecież nałożony przez Unię Europejską, on przez tę Unię Europejską ma być teraz rozszczelniany. Tu ciekawe jest obserwowanie też stanowiska samych Litwinów, którzy raczej nie ulegną tym tak naprawdę dziwacznym niekiedy presjom. Natomiast wracając na ten poziom, no, powiedziałbym szeroko geopolityczny, warto jest zwrócić uwagę, bo rzeczywiście jest tak, że ten świat się formatuje na takie dwa bloki. One zapewne będą luźne, one będą bardzo, bardzo niestabilne. Bo oczywiście możemy się posługiwać taką ładną i modną swojego czasu formułą BRIC. Jesteśmy po szczycie przecież, w związku z czym nawet mamy deklarację BRICS, ale gdybyśmy się przyjrzeli temu od środka, no to zwróćmy uwagę na to, że współpraca Chin i Indii, no to jest co najmniej wielki znak zapytania, dlatego że Indie jako główne zagrożenie, takie bezpośrednie dla samych Indii, wcale nie definiują Stanów Zjednoczonych, tylko Chiny i tak dalej, i tak dalej. Tych pęknięć tam jest szalenie dużo. Zresztą te deklaracje szczytu BRICS-u, one są takie, powiedziałbym, miejscami bardzo zachowawcze. Siłą rzeczy tutaj Chiny narzucały pewien ton, natomiast z perspektywy Federacji Rosyjskiej myślę, że dla nikogo nie ulega wątpliwości, że w tym układzie jeszcze kilka lat temu Rosja była jednym z architektów, czy chciała być i miała takie aspiracje, ale miała też pewien potencjał, ażeby być architektem budowania tego bloku zachodniego, antyzachodniego, przepraszam. Natomiast teraz tak naprawdę z tygodnia na tydzień, bo nawet nie z miesiąca na miesiąc, staje się coraz bardziej klientem. I jest to ewidentnie klientyzm w stosunku do Chin w drugim stopniu, czy w drugim kroku w stosunku do Indii. W związku z czym ten układ geopolityczny po tej, niech będzie, antyzachodniej stronie, on jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast bardzo jeszcze Na koniec, myślę, że ten przesmyk suwalski jest naprawdę bardzo warto obserwować. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym teraz, żeby pan profesor Mieczysław Ryba też zechciał kilka zdań powiedzieć do tego pytania, które być może jest niedoskonałe, ale które jednak chyba zawiera jakąś potencję. Mianowicie, jeśli chodzi o sankcje, o wpływ między innymi na układ geopolityczny, w zależności od tego, jakie kraje w stosunku do Rosji, w jaki sposób te sankcje stosują, i inne wątki, żeby powiedział o tym pan profesor Mieczysław Ryba, już zbliżając się do końca, zbliżanie się do końca naszego programu. Pan profesor Mieczysław Ryba. No rzeczywiście to jest bardzo ciekawa rzecz, o czym panowie profesorowie mówili, ale warto wrócić jeszcze
do tych konkluzji szczytu NATO, gdzie pojawiają się Chiny. Pojawiają się Chiny nie w takim może wymiarze jak Rosja, w sensie, że to jest przeciwnik, no ale jednak, że to jest wyzwanie i jakieś zagrożenie. To oczywiście z punktu widzenia Ameryki jest istotne. I co przy zaproszeniu na ten szczyt w dyskusji takich krajów jak Japonia czy prawda, Australia, Nowa Zelandia, to świadczy o tym, że zainteresowanie Ameryki jest szersze, zdecydowanie szersze niż na tym froncie rosyjsko-ukraińskim, choć niewątpliwie on jest ważny i niewątpliwie w jakiś sposób teraz traktowany pierwszoplanowo, ale docelowo tam się pewnie będą rozgrywać wielkie batalie, pytanie czy wojenne, tego nie wiemy, bo sytuacja jest naprawdę dynamiczna, ale na pewno wojna handlowa już trwa i pewnie się zaostrzy. Czyli zwróćmy uwagę, że ta rywalizacja amerykańsko-chińska, oczywiście nie tak prosta, żeby mówić, że rywalizacja całej Azji ze Stanami Zjednoczonymi, jak to mówił pan profesor Reginia Zacharski, słusznie wskazując na różnice interesów chociażby Chin i Indii, ale mimo wszystko to się będzie dziać. I w jakimś sensie, no, kiedy ta wojna na Ukrainie zostanie domknięta, pośrednio będziemy wciągnięci w te zmagania szersze, no bo mówimy o NATO i to NATO już się wypowiada w kontekście Chin, a my jesteśmy częścią tego paktu. To wszystko nie zapowiada jakiegoś powrotu szybkiego do ładu, który znamy z początku XXI wieku, ładu globalizacji, gdzie mamy prawda, swobodę przepływu towarów, usług, Światowa Organizacja Handlu, gdzie ta wymiana jest łatwa, a Amerykanie zabezpieczają wszystkie szlaki handlowe. Tu trzeba już myśleć... Proszę, ostatnie kilka zdań, panie profesorze. Otóż trzeba myśleć o dostawach surowców w sposób, że tak powiem, o wiele bardziej taki partykularny niż to miało miejsce o zabezpieczeniu żywnościowym. Po prostu myśleć w innych, a nie globalistycznych ściśle kategoriach obrotu handlowego, bo przed nami długie lata, wydaje się, wielkich zmagań światowych. Bardzo, bardzo dziękuję. Na tym musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Przyjmuję w pełni sugestie pana profesora Jacka Reginy Zacharskiego, żeby w przyszłych programach mówić o tym, co zaproponował. A przypomnę, że dziś gośćmi debaty byli pan profesor Daniel Boćkowski. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jacek Reginia Zacharski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.